mi się należy wynagrodzenie za obecność tutaj. Nie no, nie przesadzajmy. Dlaczego nie? Dla mnie. No, a dla mnie to jest praca. Praca? No. Tak, w taki sposób zarabiasz na życie, tak? No, między innymi tak. Okay. Biorę udział w różnych panelach, dyskusjach. No właśnie do mnie pisałeś, że bardzo, że powinienem ci zapłacić. Wiesz, że 4,5 tysiąca zarabiasz w tym odcinku, tak? Jeszcze masz tutaj... Nie, 4,5 to zarabiam na... Nie, źle zrozumiałeś. 4,5 to zarabia odcinek Dziennikarskiego Zera, to zarabia dużo więcej. Okej, no to tym bardziej mógłbyś się trochę podzielić z twórcami, których ty zapraszasz. Kłębo był i nic nie chciał. Co? Kłębo był tutaj i nic nie chciał. No to co, a być może są twórcy, którzy nie potrzebują, twórcy, którzy żyją ze swojej twórczości i z jej uprawiania i... Okej. Okay. Należałoby im płacić wynagrodzenie. Dobra, to ile powinien ci zapłacić? Myślę, że z tysiaka za taki występ. Tysiaka? No. Za 2 godziny pracy bierzesz tysiaka? No. Tak i tak. To dużo. No. To ile ty miesięcznie zarabiasz? Tysiaka? Po raz pierwszy jesteś w takim programie, czy jak to jest? No, u ciebie jestem pierwszym, ale ja sam to chyba taki młody program, nie słyszałem o nim wcześniej, prezentując. Okej, okay. Znaczy rok czasu. No, czas znaczy, w sumie znam cię tylko z tego, że obrażałeś Maję Staśko. Przeprosiłeś? Nie ma co jej przepraszać. Dobra, powiedz mi teraz tak, Jasiu, że tak powiem, bo mam tu tą książkę. Kim, Jasiu, w ogóle jesteś, tak naprawdę? Bo chcesz ode mnie pieniędzy i ja chciałbym się dowiedzieć, za co. Znaczy, poza tym, że za przyjście do programu, tak? Bo uciekliśmy od tego. Tak, to byłoby miłe. Tysiak naprawdę? Przede wszystkim... 600. 600, pasuje? No dobra. Tak. Za 600 zł. Naprawdę. Słuchaj, jak chcesz opowiedzieć... skończył. Jak chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci 100 dorzucę. Dobra, dawaj. A mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla szczytnej idei dochodu gwarantowanego. Rozumiem. Nie, dla idei to oddaj mi 100, jak dla szczytnej idei. No wiesz, nie, no to moja praca. Zarabiasz. Jednak jesteś kapitalistą. To chociaż trochę dziewczynie nie, daj. Po prostu.